Wiele instytucji jest gotowych do tego, żeby zastosować, nie wiem, odcisk palca, który w iPhone'ie możemy użyć do wejścia do naszego telefonu, no możemy użyć również do skanowania, przepraszam, do autoryzowania transakcji. Tu jest kwestia tylko związana z tym, kto jest właścicielem danych w postaci tego odcisku palca i co z tymi danymi może robić. Bo jeżeli my jako bank nie jesteśmy właścicielem tego odcisku palca i klient go udostępnia na przykład, nie wiem, Apple'owi, no to w tym momencie pojawia się pytanie właściwie, kto jest odpowiedzialny za składowanie tych danych i kto jest ich właścicielem i kto je może udostępnić, do jakich celów. My na to pytanie jeszcze sobie nie daliśmy pełnej odpowiedzi, w związku z tym nie wprowadziliśmy biometryczności, ale jesteśmy już tak dalece zaawansowani w dyskusjach w ING w obrębie grupy, że w końcu tą wykładnię będziemy mieli i będziemy w sposób mogli bezpieczny zaoferować to. Ja tutaj zaznaczam, że technologicznie wszyscy jesteśmy gotowi, to chodzi tylko już o kwestie właścicielstwa, kwestie prawne, no bo mój odcisk palca wędrujący gdzieś do Stanów Zjednoczonych na serwerze może być wykorzystywany do innych rzeczy. Wtedy jako bank ja nie wiem, co się z tym dzieje, więc nie umiem się w sposób komfortowy wypowiedzieć na temat tego, że ta metoda jest absolutnie zawsze bezpieczna, niezależnie od tego, jak ktoś będzie zmieniał swoje wewnętrzne procedury, kto będzie właścicielem tego serwera, na którym ten odcisk palca będzie. Więc no, odcisk palca, czy skan oka, czy cokolwiek tam innego wymyślimy jako biometryczność.